Już jesteśmy na wizji. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa po kilkutygodniowej przerwie. Wznawiamy nasze wykłady online, wtorkowe wykłady naszego cyklu Dwustulecie Polskiego Romantyzmu. Przypomnę, że jest to projekt realizowany przez prowadzony przeze mnie Ośrodek Badań nad Pamięcią Zbiorową Studiów Zdalnych. Projekt dwuletni z programu Edukacja Kulturalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zeszłym roku już zrobiliśmy wiele imprez online, stacjonarnych i udziałem publiczności. W tym roku mamy za sobą 4 czy 5 wykładów online, poszerzających nasze polskie horyzonty o europejskie konteksty polskiego romantyzmu. I w sobotę również mieliśmy piękną imprezę w Poznaniu, Pałacu Jagiellońskich, taką nieformalną inaugurację naszego projektu z udziałem publiczności. Był to spektakl słowno-muzyczny z udziałem pana Kamila Pacholca na fortepianie grał, a pan Jerzy Dzielnik recytował romantyczne wiersze. No i dzisiaj właśnie wracamy już do polskiego romantyzmu. I dzisiaj mamy gościa specjalnego, który łączy sobie z jednej strony zawodowe kompetencje jako historyk literatury, ale z drugiej strony będziemy mówić dzisiaj o Fryderyku Chopinie, jako że naszym gościem jest pani profesor Ewa Hoffmann-Piotrowska z Zakładu Literatury Romantycznej Uniwersytetu Warszawskiego, która świeżo wydała w Muzeum Fryderyka Chopina i w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina książkę Fryderyk Chopin Przymierze ze słowem. Ja ją dostałem chyba 3 tygodnie temu do ręki i to jest książka, która jak podsumowuje wieloletnie badania pani profesor w kontekście właśnie literackich odniesień kontekstu Fryderyka Chopina, jego twórczości i właśnie to zderzenie literaturoznawstwa, historyka literatury z tematem chopinowskim, tematem muzycznym. Myślę, że tutaj będzie czymś bardzo interesującym. Ja tylko powiem, że zwyczajowo podziękuję panu Kostakowskiemu za prowadzenie tego spotkania z ramienia Blogspotu oraz za promocję tego spotkania. I powiem, że możemy również zadawać pytania. Mogą Państwo na czasie zadawać pytania, o co Państwa apeluję serdecznie. I na zakończenie przeczytamy te pytania, pan tutaj i będziemy mogli z panią profesor Ewą Hoffmann-Piotrowską porozmawiać. Pani profesor Ewa Hoffmann-Piotrowska jest wielkim znawcą literatury romantycznej, autorką innych książek, których przeważają książki. Jeśli chodzi o monografię, to książki dotyczące Adama Mickiewicza, ale również wraz z znanym Państwu profesorem Andrzejem Fabianowskim, właśnie parę lat temu wydała, 6 lat temu wydała pracę zbiorową poświęconą kontekstom, postaciom ogólnie całości pana Tadeusza Adama Mickiewicza, autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych. No ale również na YouTubie można znaleźć wykłady online, pani profesor. Także bardzo się cieszę, witam serdecznie panią profesor, bo pani profesor tutaj po raz pierwszy. Dzień dobry pani profesor. No dzień dobry. No i oddaję, przenosimy się w takim razie wraz z państwem do Warszawy i oddaję głos pani profesor. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie pana profesora, witam państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że będę mogła podzielić się z państwem moją prywatną fascynacją Fryderykiem Chopinem, która trwa od kilku lat. Był to po części temat mi zadany. Tutaj się z państwem mogę podzielić takim prywatnym doświadczeniem, że oto powstał taki projekt w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina,
żeby przebadać na nowo, wydawałoby się znane, ale nie do końca, związki Fryderyka Chopina z literaturą. To jest jakiś fenomen, że w otoczeniu kompozytora, autora nokturnów i mazurków zawsze było wielu literatów. I ten trop prowadził mnie w głąb twórczości i biografii Chopina, a ponieważ nie jestem muzykologiem, tylko historykiem literatury, melomanem przy tym i rzeczywiście wielką, bardzo fascynuje mnie muzyka Chopina, zaczęłam eksplorować jego twórczość, ale nie tylko muzyczną. Okazało się, że fenomen romantyzmu Chopina jest arcyinteresujący, że Chopin nie tylko jest romantykiem w sferze muzyki, komponowania, ale również swojej osobowości. I chciałam ci Państwa zaprosić na taką krótką wędrówkę po romantyzmie Chopina. To temat bardzo rozległy, wydawałoby się dobrze przebadany, ale jednocześnie też intrygujący. Wydaje mi się, że początki kształtowania się tego syndromu romantycznego autora, kompozytora wielkiego tkwią w Warszawie. I chciałam Państwu pokazać, jak ten romantyzm się kształtował, jakie było podglebie tego romantyzmu kompozytora, którego właściwie traktujemy no, bez dwóch zdań jako przedstawiciela romantyzmu. A tymczasem, kiedy przegląda się prace poświęcone Chopinowi, jego romantyzmowi, to najczęściej właśnie badacze, naukowcy, biografowie ten romantyzm chopinowski opatrują zastrzeżeniami. Adam Zamoyski pisze o Chopinie jako powściągliwym romantyku. Piotr Wierzbicki tytułuje dosyć znacząco rozdziały swojego zbioru esejów o nieboskim Chopinie tytułami romantyk jako klasyk, romantyk jako realista. Podobne terminy zestawia Elżbieta Dziębowska, która mówi o Chopinie romantyku, klasyku, moderniście. Wydaje się zatem, że gdzieś ten romantyzm chopinowski jest uwikłany w jakieś komplikacje terminologiczne. To oczywiście, proszę Państwa, może wynikać z różnych przyczyn, z różnych powodów. Przede wszystkim uważa się często, że kłopoty terminologiczne biorą się z samej istoty prądu romantycznego, którego inicjatorzy dążyli do oryginalności, przekraczania reguł, no i także podważania estetycznego status quo, co z zasady utrudnia też takie dostrzeżenie wyrazistych konturów zjawiska. Byli też tacy badacze, którzy wręcz mówili o tym, że romantyzm jest na tyle niejednoznacznym, polimorficznym zjawiskiem, że trudno mówić o jednym romantyzmie, tylko o romantyzmach. Mój mistrz Stanisław Makowski właśnie powtarzał, że nie ma jednego romantyzmu, że właściwie każda wybitna osobowość twórcza tworzy swój romantyzm. Z drugiej strony tacy badacze jak Bogusław Dobar bronią bardzo wyraźnie konsekwencji tego zjawiska i jednoznaczności. Romantyzm jest wieloprądowy, wieloaspektowy, ale ma pewne zasadnicze elementy, które możemy wyróżnić po to, żeby jakoś ten romantyzm zdefiniować. Jednym z nich jest właśnie... Pozwoli Pani profesorze, raz tutaj przerwę, bo bardzo mi się to skojarzyło z czymś, co miałem na początku powiedzieć. Pod koniec lat 60. wyszła piękna praca zbiorowa o romantyzmie, tak właśnie interdyscyplinarnie potraktowanym. I tam właśnie wielka badaczka, muzykolog, pani Zofia Lista, w otwierającym ten zbiorek tekście, bardzo prowokacyjnie postawiła taką tezę, że w zasadzie tak naprawdę nie można w tym sporze, czy też tej dyskusji, czy Chopin był bardziej klasykiem, czy romantykiem, rozstrzygnąć tego inaczej, niż wskazując na to, że w zasadzie od lat 80. XVIII wieku aż po lata w zasadzie początkowe XX wieku mamy do czynienia z jedną epoką w muzyce, ona mówiła o muzyce, epoką klasyczno-romantyczną, epoką, która mieści w sobie
zarówno późnego Mozarta, jak i Beethovena, Schuberta, Chopina, aż no, można tak nawet powiedzieć, że aż po poznańskiego, nowowiejskiego, aż po wiek, po drodze przez Brucknera, Brahmsa, Mahlera. I rzeczywiście bardzo do mnie przemówiła ta teza, ale obudowana właśnie tym, że starsza pani profesor wtedy tak trochę mówiła to prowokacyjnie. W związku z tym tak tytułem uzupełnienia właśnie dlatego w książce, którą zaledwie miałem okazję przejrzeć pani profesor, to mnie ujęło i stąd ten tytuł prowokacyjny, który ta pan był romantykiem, bo coś mi się wydaje, że tutaj troszeczkę pani profesor mogłaby zburzyć nasz taki potoczny ogląd tej sytuacji. To tyle. Tak, no będziemy go sobie burzyć, ale rzeczywiście to troszkę jest tak, że romantyzm sam w sobie jest takim zjawiskiem z jednej strony, które daje się definiować, chociaż jak pan profesor Dopart chce chociażby kategorię formy otwartej, szeroko rozumianej, prawda? A z drugiej strony no ten romantyzm jest taki niejednoznaczny. Chopin na przykład nie był zwolennikiem twórczości swoich kolegów po fachu, to znaczy nie bardzo akceptował twórczość Liszta czy Paganiniego, natomiast był zwolennikiem Mozarta. Ale jeśli przyjrzymy się Słowackiemu, to Słowacki odrzucał malarstwo Delacroix, ale fascynował się malarstwem renesansowym. Trzeba pamiętać, że wszyscy nasi romantyczni twórcy wyrośli w szkole klasycznej. To były dzieci oświecenia, które wychowane były i kształcone w duchu Komisji Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ich wiedza ugruntowana była właśnie na podglebiu klasycznym. I ten klasycyzm właśnie gdzieś cały czas pobrzmiewa w ich twórczości. Adam Mickiewicz, fundator polskiego romantyzmu, zobaczmy jakich gatunków się imał. Sonet, epos, dramat. Oczywiście traktował je w sposób bardzo twórczy. Były to, można powiedzieć, takie trampoliny genealogiczne, od których się odbijał. Natomiast rzeczywiście terminował w szkole klasyków. To samo moglibyśmy powiedzieć o Chopinie jako uczniu, przecież nieodrodnym uczniu chociażby Elsnera. I proszę Państwa, to do czego chcę teraz Państwa zachęcić, to do przyjrzenia się, już tutaj próbuję włączyć swoją prezentację, tylko żeby Państwu pokazać troszeczkę, o czym będziemy mówić. Już. Bardzo przepraszam, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, coś tam się nam dzieje z ekranem, mimo że przygotowaliśmy wszystko przed. O, ja mam nadzieję, że już to będzie, nie wiem, czy dla Państwa widoczne. I chciałam, żeby Państwu pokazać ten inny romantyzm Chopina poprzez taką charakterystykę zjawiska nazwaną przez jedną z badaczek udomowionym romantyzmem. Zacznę, proszę Państwa, od tego, że jakiś czas temu w Muzeum Narodowym w Warszawie odbyła się wystawa bardzo ciekawa o znaczącej nazwie Chopin ikonosfera romantyzmu. Autorka wstępu do katalogu tej wystawy, Iwona Danielewicz, na samym początku wskazywała na topograficzny rys biografii kompozytora. Na tej wystawie, już tylko jeszcze tutaj, o, na tej wystawie między innymi znalazł się obraz, który Państwo mam nadzieję mają przed oczami. Panie profesorze, czy mamy Aleksandra Kokulara? Widać go? Widać. Widać, dobrze. No właśnie, wnętrze salonu w domu artysty. I proszę Państwa, w takich salonach bywał Fryderyk Chopin. I w owym artykule Iwony Danielewicz, autorka właśnie, jeszcze raz to powtórzę, już niemal na samym początku akcentowała taki topograficzny rys biografii kompozytora, pisząc, właściwie od razu można powiedzieć, polemizując z taką legendą chopinowską, w której utrwaliło się, że miejscem szczególnie istotnym dla Chopina była Żelazowa Wola, a więc miejsce dworkowe, kojarzone przez nas właśnie ze stylem szlacheckim. Tymczasem w chopinowskiej legendzie tak naprawdę istotne były dwa miasta, Warszawa i Paryż. Inaczej niż inni romantycy, Chopin wychował się w mieście. W Warszawie mieszkał od najmłodszych lat. W Warszawie mieszkał od najmłodszych lat.
Jego ojciec był nauczycielem w liceum warszawskim. Rodzina zamieszkiwała w całym centrum miasta, najpierw w szkole przy Pałacu Saskim, potem w Pałacu Kazimierzowskim, tam gdzie dzisiaj znajduje się Uniwersytet Warszawski, w rektoracie Uniwersytetu Warszawskiego. Młody Chopin uczęszczał do Szkoły Głównej Muzycznej. Tutaj grywał w pałacu namiestnikowskim dla generała Zajączka, dla księcia Konstantego w Belwederze. Nie bez przyczyny do tych faktów się chciałabym za chwileczkę odnieść. Kiedy miał 8 lat, dał pierwszy występ na cele dobroczynne w pałacu obecnie prezydenckim. Czyli zobaczmy, dorastał w atmosferze tętniącej życiem miasta, w środowisku ludzi wykształconych. Jego rodzice prowadzili salon, gdzie spotykali się artyści Samuel i pisarze, uczeni Samuel Linde, Kajetan Koźmian, Antoni Brodowski. No, można by powiedzieć, że kiedy Chopin wyjeżdżał z Warszawy, Warszawy, która wówczas kwitła, był wyrobiony towarzysko, intelektualnie, artystycznie. To, co Państwu teraz powiedziałam, to oczywiście nie przynosi żadnych nowych ustaleń, ale wyznacza pewną przestrzeń, w jakiej rodził się syndrom romantyczny Chopin. No, celowo tutaj nie użyłam sformułowania romantyzm, biorąc pod uwagę właśnie tą chwiejność przynależności kompozytora. Klasyk, romantyk, jeśli romantyk, to powściągliwy. Z syntetycznej takiej wypowiedzi autorki wstępu do właśnie ikonosfery romantyzmu możemy natomiast dobrze otworzyć topografię chopinowskiej młodości, która zamykała się gdzieś między krakowskim przedmieściem, Nowym Światem, Ogrodem Saskim, w okolicach dzisiejszego tak zwanego traktu królewskiego, gdzie właśnie autor Mazurków wyrastał na Chopina. I teraz czemu to wszystko mówi? Ano dlatego, proszę Państwa, że podstawowe doświadczenie większości naszych romantyków było doświadczeniem po pierwsze prowincji, po drugie, często doświadczeniem szlachecko-dworkowego domu. Tymczasem Chopin urodził się w Żelazowej Woli, ale wyjechał stamtąd w wieku 6 miesięcy. Przyjeżdżał co rok do dworu Skarbków i do innych jeszcze dworów Mazowsza, gdzie jeździł po prostu na wakacje, podobnie jak się wówczas jeździło do modnych wód, ale inne było to początkowe doświadczenie młodości Chopina. I w moim przekonaniu ono determinowało kształt jego romantyzmu. Zofia Stefanowska, która definiowała jakiś czas temu w świetnym artykule norwidowski romantyzm, Norwid był oczywiście pokoleniowo starszy od Chopina, jako jeden z takich elementów nowatorstwa Norwida, czy nową odmiany prądowej tego romantyzmu, uznała urbanizm jego poezji i też urbanizm jego biografii. Jest Norwid poetą miasta, pisała autorka eseju o poecie wieku kupieckiego i przemysłowego, wskazując, że w doświadczeniu Norwida żyje się w mieście, a jednocześnie wyjeżdża na wieś albo do wód. Miasto jest naturalnym jak gdyby miejscem działalności ludzkiej i też takim tłem twórczości, a wieś to coś egzotycznego. I wydaje mi się, że bardzo podobne doświadczenie miał nieco wcześniej Chopin, który mimo, że inspirował go folklor, inspirowała go przestrzeń włościańsko-szlachecka, jednak była to przestrzeń bardzo egzotyczna. Dla większości polskich romantyków tymczasem właśnie miasto było czymś absolutnie obcym i takim, można by powiedzieć, trudnym do życia. Kiedy Słowacki i Mickiewicz wyjeżdżają do Paryża, czują się w mieście nieswojo. Również wielu przyjaciół późniejszych Chopina, kiedy zjeżdżali do Warszawy w poszukiwaniu pracy, traktowali Warszawę jak bagno, ale Chopin nie. Chopinowi, którą, jak Państwu to powiedziałam, troszkę na siłę, wbrew oczywistym faktom, próbowano w legendzie dotworzyć dworkowe doświadczenie dzieciństwa, tak naprawdę spędził to dzieciństwo na ruchliwym
gwarnym krakowskim przedmieściu. To nie wierzby mazowieckie, moglibyśmy powiedzieć tak poetycko, go jakoś kołysały do snu, ale stukot końskich kopyt po bruku warszawskich ulic. Przepraszam bardzo, znikła prezentacja. Znikła prezentacja, za sekundkę prezentacja nam się pojawi na nowo. Na sekundę chciałam się jeszcze Państwu sama pokazać. Nie wiem, czy prezentacja już jest widoczna. O, już, dobrze. Jeszcze może cofniemy się zatem do tej przestrzeni miejskiej, w której Chopin się odnajdował. To też miejsce, gdzie jeden ze swoich koncertów wykonywał przed odjazdem z Warszawy. Chciałam Państwu powiedzieć, że właśnie rozkwitająca, bogacąca się Warszawa lat 20. stała się takim naturalnym miejscem kształtowania się społeczności burżua. I to jest społeczność, która była też odbiorcą najwcześniejszej twórczości Chopina. Rodowód romantyczny, romantyzmu europejskiego jest rodowodem mieszczańskim. Rodowód polskiego romantyzmu to korzenie szlacheckie. Tymczasem Chopin właśnie jest jak gdyby wyzbyty tego, moglibyśmy powiedzieć, prowincjonalnego, szlachecko-dworkowego kontekstu rodzącego się jego własnego syndromu romantycznego. Środowisko, w którym wyrasta, to środowisko ciążące ku takiej umiarkowanej, stabilnej wizji świata, wizji innej niż ten zbuntowany romantyzm byronowski, do którego żeśmy przywykli, który nam bardzo często właśnie tutaj proponują w podręcznikach szkolnych. Tymczasem obok tego zbuntowanego właśnie spod znaku Byrona romantyzmu rodzi się również inny romantyzm, mianowicie romantyzm udomowiony, czyli Biedermeier. I proszę Państwa, to moja taka prywatna teza badawcza, o której chciałam się z Państwem, którą chciałam z Państwem podzielić, bo wydaje mi się, że właśnie ten nurt romantyzmu w najmłodszych latach kształtowania się właśnie tej osobowości romantycznej Chopina był mu bliski. Przypomnijmy, że Chopin wychowuje się w środowisku konserwatywnym. Jego ojciec jest zwolennikiem klasyków, jest Francuzem z pochodzenia, ale bardzo mocno spolonizowanym. Na to kto wie o tym, że na przykład był jednym z uczestników insurekcji kościuszkowskiej, ale również jest świadkiem dramatu przełomu XVIII-XIX wieku. Wydarzeń rewolucji francuskiej, wojen napoleońskich, rozbiorów i zagrożeń wynikających z obserwacji rodzącego się wówczas kapitalizmu. Ten świat był naprawdę wówczas trudny do obłaskawienia. Diagnozę takiej rzeczywistości bardzo celnie przedstawił Kraszewski z huku XIX wieku, jednocześnie wyrażając tęsknotę za takimi czasami, gdy wszystko, tu cytuję Kraszewskiego, stawało się być skończone, zamknięte, jasne, pewne, zarejestrowane. Czyli widać wyraźnie, że nie tylko bunt, nie tylko można by powiedzieć protest, agon wobec przeszłości stanowił podglebie romantyzmu, ale również postawa odmienna. Mianowicie w środowisku Chopina raczej tęskniono do resuscytacji przeszłości, na pewno, która miała być taką podmietą do budowania nowego jakby sposobu istnienia. Wzrosło takie zapotrzebowanie na stabilne wartości przy jednoczesnym tworzeniu czegoś nowego. I taką właśnie, wydaje mi się, szansę dawała kultura Biedermajeru. Ciągle jeszcze u nas niedoceniana, ale jednak obecna. Ostatnio modne są projekty badawcze, chociażby świetna wystawa wraz z cyklem konferencji, która się odbyła w Muzeum Narodowym Polskim w Biedermajerze, które właśnie pokazują, że zbyt mało przykłada się wagi do tego innego romantyzmu, innej jego obłaskawionej wersji. Warszawa tymczasem była naturalnym miejscem rozwoju tego nurtu w Polsce, w jego takiej swojskiej odmianie. Oczywiście możemy się też zastanawiać, prawda, jako historycy literatury, nad relacją pomiędzy
Biedermajerem a romantyzmem, tego jak to trafnie poznański świetny badacz zjawiska Jacek Kubiak określił, jak to romantyzm przechodził Biedermajer, ale wydaje się, że tutaj możemy przyjąć dla naszych dzisiejszych rozważań taką koncyliarną, powszechnie ostatnio rozpowszechnioną opinię, że Biedermajer to właśnie udomowiony romantyzm. Jego taka mediokratyczna wersja z bohaterem rzetelnym, poczciwym, godnym, pracowitym, którego też tak bardzo mocno potrzebowała porozbiorowa Polska. W tej literaturze właśnie tajemniczy, niepokojący, niebezpieczny bajronista przeobraża się w sympatycznego, pracowitego sąsiada z zamiedzy. Jak się dobrze właśnie czytać chociażby w powieści Kraszewskiego, to jego powieści, podobnie jak Zygmunta Kaczkowskiego, zaludniają tacy bohaterowie. Przy okazji to nadmienię jako ciekawostkę, że siostra Chopina, Ludwika, była autorką powieści bardzo wówczas poczytnej, przeznaczonej dla służby, o właśnie takim biedermajerowskim bohaterze, który przez uczciwą pracę, uczciwą właśnie służbę zasługuje na miano godnego człowieka. Mówię o tym właśnie dlatego, żeby zobaczyć kontekst, w którym wyrastał Chopin. W Warszawie w latach 20. zatem możemy powiedzieć, że obok formacji oświeceniowych, sentymentalnych, jeszcze przecież istniejącego klasycyzmu, rodzi się romantyzm, ale też w bardzo zróżnicowanej postaci. Także w takiej biedermajerowskiej odmianie. To też warto powiedzieć, że dawna stolica stawała się taką mekką dla przedstawicieli inteligencji rodzącej się wówczas z prowincji, która tutaj zjeżdżała, jak na przykład Juliusz Słowacki, prawnik świeżo to upieczony, jak przyjaciel i tekściarz Chopina Witwicki, jak Zaleski, przyjeżdżali tutaj po to, żeby szukać pracy i też wyrwani z tego kontekstu, można powiedzieć, swojego rodzimego, właśnie no dobrze tutaj waloryzowanej prowincji, a czy jednak prowincji, mieli zapotrzebowanie na nową kulturę, na nowy jakby model, modus egzystencji, który by też regulował życie w mieście według zupełnie nowych norm społecznych. I wydaje się, że właśnie Chopin w takim środowisku, w takim kontekście wyrastał. Zawsze kiedy mówię o tych preferencjach Chopina, przypomina mi się taki list Słowackiego, najromantyczniejszego spośród naszych romantyków, jak to nazwał Zygmunt Łempicki, kiedy to młody Słowacki w 1935 roku pisał do matki z Genewy o tym, że marzy o schludnym domku z ogródkiem. Miał to być, jak pisał, domek ładnie umeblowany, maleńki, wśród łąk, otoczony błękitną rzeczką z ogrodem. No, list ten ujawnia tęsknotę autora Kordiana za wiejskim domkiem, za jakąś taką miniaturą szlacheckiego dworku. Nie wyobrażam sobie, żeby Chopin do takiej przestrzeni tęsknił. Jeśli myślał o jakimś takim wymarzonym domu, to raczej o wytwornym mieszkaniu, do którego znosiłby kwiaty, no niekoniecznie z własnego ogródka. Zapewne byłyby to fiołki kupowane u którejś z miejskich kwiaciarek. Iwaszkiewicz postawił nawet taką tezę o odrazie kompozytora do życia wiejskiego. List jego przyjaciel, muzyk, trochę to łagodzi. Mówi, że Chopin dobrze czuł się na wsi, ale czuć się dobrze to nie znaczy chcieć tam zamieszkać. Wspomnienia Chopina z młodości na pewno miały urok przedpowstaniowej Warszawy. Nawet jeśli w jego salonie jego rodziców bywał Julian Ursyn Niemcewicz czy wuj Magnuszewski, który do końca życia chodził w staropolskim stroju, to na pewno świat odchodzącej szlachetczyzny nie był jego własnym, tak jak ewidentnie z nim się jakoś utożsamiał chociażby autor Pana Tadeusza. No, to dlatego, to jak Państwu tutaj powiedziałam wcześniej, Chopin nie doznał szoku w zetknięciu z Paryżem. Nie czuł tam się wyobcowany ani jego hałasem, ani zgiełkiem, pędem, nowoczesnością, które tak właśnie odrażająco zadziałały na Mickiewicza i Słowackiego.
I teraz, proszę Państwa, jeszcze, żeby ten kontekst szopenowskiego, genezy szopenowskiego romantyzmu jakoś podkreślić, chciałabym dwa słowa powiedzieć, czym w ogóle ten Biedermeier był. Bo to taki prąd, który bardzo popularny, opisywany często też w literaturze niemieckiej, w Polsce nie ma też specjalnie dobrej sławy. Mówi się o nim właśnie jako takim czasie XIX-wiecznej małej stabilizacji, rezygnacji ze wszystkich wartościowych ideałów, co nie do końca jest prawdą. Przypomnijmy, że Biedermeier rodzi się po kongresie wiedeńskim, trwa do połowy XIX wieku. Jest to styl artystyczny, ale też mentalny. Wiązał się z taką szczególną kulturą życia codziennego, upodobaniem do komfortu, także kultem wyrafinowanego piękna, otoczenia, wyrażonego w bardzo szczególnym stroju. Ja tutaj Państwu za sekundę, o właśnie, chciałam pokazać, no jedyny właśnie znany portret rodziców Chopina, Justyny i Mikołaja, w klasycznym właściwie ubiorze biedermajerowskim. Prawda, stateczna kobieta, matka w pięknym, bogatym, aczkolwiek stonowanym czepcu i stonowany ubiór Mikołaja. To tutaj widać, że ten styl bardzo wyraźnie też widoczny jest w takim biedermajerowsko, jeszcze można powiedzieć z czasów Ala Józefiny, strojach sióstr Chopina. I wreszcie ten Biedermeier wyraża się w takim syndromie, można by powiedzieć, etycznym, w skłonności do oszczędności, skromności, religijności, ale nie naznaczonej takim romantycznym buntem, czy taką heterodoksją romantyczną, ale ugodą z Bogiem i z normami religijnymi. Również wiązał się z pewną całą taką sferą codzienną, jak udział w nabożeństwach, w modnych kościołach, w fetach dobroczynnych, z koncertowaniem dobroczynnym, przecież Chopin się zetknął już właśnie w czasach warszawskich, jak również grał w modnym kościele sióstr wizytek, gdzie spotykała się młodzież akademicka, który był modnym kościołem. Także nasiąkał taką właśnie kulturą miejską, której no nie zaznał ani Słowacki, ani Mickiewicz. I wydaje się, że takim właśnie przykładem rodziny Biedermajerowskiej, która po przeprowadzce z dworu skarbów w Żelazowej Woli do Warszawy musiała znaleźć sobie miejsce w stołecznym świecie, była właśnie familia Chopinów. Ojciec miał mieszczańskie, francuskie korzenie, ale był za to właśnie obcy pochodzeniem, także nic tu w Polsce nikt mu nie mógł utorować drogi, ani koneksje rodzinne, ani towarzyskie. Matka była zubożałą szlachcianką, przybywała więc do nowego otoczenia, niejako ze starego świata. Miasto dawało im szansę takiego niezapośredniczonego awansu. A młody Chopin, inaczej niż jego rówieśnicy, nie wybrał, jak na przykład właśnie Stefan Witwicki, no, nie wybrał świadomie Warszawy na miejsce kształtowania swojego losu, tylko niejako warszawskość, tą miejskość otrzymał w darze. I teraz, jeżeli my w tym aspekcie przypomnimy sobie właśnie to, co mówiono o romantyzmie chopinowskim, czy o Chopin jako powściągliwym romantyku, czy zdystansowanym romantyzmie Chopina, możemy właśnie zrozumieć poprzez ten kontekst, w którym Chopin wyrasta. No cóż to znaczy? No, romantyzm, że tak powiem, rodzi się w innych warunkach i nie trudno mi sobie wyobrazić na przykład, że dom, w którym Chopin wyrasta, wypełniony był takimi biedermajerowskimi precyzjami. Jego rodzice, co można wyczytać z korespondencji Chopina z familią, hołdowali właśnie takim dobrze pojętym tradycjom mieszczańskim, wartościom mieszczańskim. Tak na przykład w listach Mikołaja, ojca do syna, znajdujemy takie tematy właśnie etosu pracy, powściągliwości w sprawach finansowych, zachęty do oszczędności,
ale również umiar w ocenach spraw politycznych i takie, można powiedzieć, przywiązanie do religii akcentowane bardzo dyskretnie. Epistolarne wspomnienia wspólnego muzykowania, wspólnie spędzanych świąt właśnie, skupienia na relacjach rodzinnych, myślę, że też wiele mają z takim modelem uporządkowanego, spokojnego życia rodziny Biedermajerowskiej. Don Chopinu wspominała w rozmowie z Ferdynandem Weissigiem, spokrewniona z bliską sercu swego czasu Fryderyka Marią Wodzińską, Józefa Kościelska, był nadzwyczaj miły. Ten dom był nadzwyczaj miły, szczególnie urocza była matka Chopina, jak mówiła Kościelska, pełna nadzwyczajnego wdzięku i słodyczy, co również przekazała w spuściźnie swojemu jedynakowi. Chopin był rzeczywiście człowiekiem wyjątkowo ułożonym. Te arystokratyczne, moglibyśmy powiedzieć, dżentelmeńskie, może jeszcze bliżej maniery, charakteryzowały go, był jakby taką jego wizytówką. Tutaj widzimy Nadera, portret rodziny właśnie z duchu malarstwa Biedermajerowskiego. Tak wyobrażam sobie, mogła też wyglądać sceneria dorastania Chopina. Chopin też nie marzył nigdy o żadnej burzliwej miłości na wzór Gustawa z czwartej części Dziadu. Silnie natomiast zawsze odczuwał brak stabilnej rodziny. Czyli moglibyśmy powiedzieć, wbrew takim konwencjonalnym społecznym normom tego rozszalałego romantyzmu. Chopin tęsknił przez całe życie właśnie do domu będącego odbiciem tego warszawskiego. W związku z Żorsałą, przecież też bardzo burzliwym, aczkolwiek szalenie dla mnie intrygującym, uderza też jego na przykład przyjacielski, ojcowski stosunek wręcz do dzieci pisarki. I wydaje mi się też, że taka akcentowana przez wielu przyjaciół Chopina nadzwyczajna dbałość kompozytora o szczegóły chociażby urządzonych w Paryżu mieszkań była wyrazem pragnienia takiej rewitalizacji świata, w którym Chopin wyrósł. W jednym z listów jeszcze wczesnych warszawskich do swojego przyjaciela Janka Białobłockiego Chopin donosił o własnym warszawskim pokoju pełnym bibelotów, półek, szafek, szuflad, zarzuconych setkami nut na fortepianie. Wszystko to mi przywodzi takie skojarzenia z jakże modnym biedermajerowskim meblem sekretarzykiem. Tak? I również tryb, na przykład, w jakim Chopin potem po latach będzie wspominał swoją ukochaną siostrę Ludwikę po jej wyjeździe z Paryża, układa się w taki biedermajerowski portret kobiety zajętej haftowaniem chustki, haftowaniem domowych kapci dla Chopina, otaczającej ciepłem, czułej, a także jedno takiej partnerki intelektualnej, emocjonalnej. Wielu z Państwa na pewno rozpozna takie anegdotyczne już zdjęcia, ale rysunki Chopina młodziutkiego w kołnierzyku, który przygotowała dla niego matka na występ. I zawsze wtedy mam takie skojarzenie, że ów portret mógł być, czy ów Chopin taki właśnie w tym kołnierzyku mógł świetnie posłużyć któremuś z ówczesnych malarzy warszawskich za model bardzo popularnego biedermajerowskiego portretu dziecięcego. To, co jeszcze właśnie Chopina z tą kulturą Biedermajeru łączy, to warszawskie przyjaźnie. Bardzo istotna była właśnie dla tej kultury przyjaźń, będąca jedną z najcenniejszych wartości kultury Biedermajeru. Maria Janion w takiej fundamentalnej dziś, choć zdystansowanej przez nowsze badania pracy o romantycznej nowożytności, za istotny taki składnik konstytutywny kultury romantycznej uznawała właśnie romantyczną młodość, a także przyjaźń. No ale tak jak to Marianna zaznaczała, jedna z wybitniejszych przecież badaczy, która też ukonstytuowała nasze rozumienie romantyzmu, ale Janion też bardzo wyraźnie podkreślała, że te związki przyjaźni w romantyzmie często łączą się z rozrywaniem więzów rodzinnych.
z osłabianiem emocjonalnych więzi z rodziną. I że ten charyzmat młodości romantyków często, można powiedzieć, tworzył się w konflikcie ze starymi. Takim agonie, moglibyśmy powiedzieć, z poprzednim pokoleniem. Zobaczmy, niczego takiego nie doświadczył Chopin. Chopin wychował się w radosnej, dobrej, koncyliarnej rodzinie, gdzie rodzice i dzieci stanowili pewną jedność. Gdzie można by powiedzieć, współistnieli w jednym świecie jednych spraw i wartości. Taki model rodziny znajdziemy chyba tylko w polskim romantyzmie w Panu Tadeuszu, który notabene Dobrohna Ratajczakowa nazwała właśnie polskim arcydziełem Biedermajerowskim i które bardzo Chopinowi też się podobało. I czasami zastanawiałam się, dlaczego akurat Chopin tak mocno faworyzował Pana Tadeusza. Wydaje się, że wzór świata, który tam panował, porządek, ład istnienia, ale również takie, moglibyśmy powiedzieć, przyjacielskie, dobre relacje wielopokoleniowe jakoś musiały zauroczyć autora Poloneza Azdur. Przebadałam dosyć dobrze korespondencję Chopina. Bardzo Państwa zachęcam przy okazji do czytania jego listów. To jest według mnie arcydzieło epistolarne, niedoceniane przez nas, a Chopin był świetnym obserwatorem rzeczywistości, kapitalnym humorystą, świetnym portrecistą i bardzo wiernym przyjacielem. W tym warszawskim okresie wyróżniają się dwa bloki korespondencyjne. Jeden do rodziców, do ukochanych siostry, jak pisał o swoich siostrach i rodziców, a także do przyjaciół. I to, co takie ciekawe w tej korespondencji, to właśnie brak pewnej tematyki, która charakteryzowała na przykład wczesną korespondencję Mickiewicza i jego filomackich przyjaciół. Listy do Jana Białobłockiego, Jana Matuszyńskiego, Tytusa Wojciechowskiego, to są listy pozbawione ciężaru spraw egzystencjalnych, sporów wewnętrznych, jakichś wahań ideowych. Przepojone są często jeszcze taką sentymentalną egzaltacją. Dają taki obraz uładzonego modelu życia inteligencji mieszczańskiej. Tutaj wszędzie dominuje taki ton beztroski, swobody, radości, przeżywania życia bez burz, naporów, które zwykle przypisujemy egzystencji młodego romantyka. I też proszę zwrócić uwagę, że właśnie w okresie warszawskim Chopin wybiera na tekściarza swoich piosenek, pieśni właściwie, Stefana Wyspickiego i jego blok Pieśni Sielskich. To bardzo szczególny tom, zakorzeniony w folklorze, ale też daleki od takich romantycznych burz i romantycznych, moglibyśmy powiedzieć, rozpoznawanych przez tego typowe tematy. I natomiast w tych listach jeszcze młodości, to takie dla mnie zawsze było interesujące, ciekawe, to ta kultura przyjaźni, która realizowała się poprzez niezwykle czułe, ale też pełne dowcipu, sarkazmu, stosunki towarzyskie. Rysztem, tak jak Państwu powiedziałam, właśnie wyróżniającym tej korespondencji jest normalność, tutaj najczęściej nie przypisujemy romantykom, przytykana rubasznym tonem, pytania o zdrowie przyjaciela, opisy koncertów, właśnie wspólnego fetowania, ale też relacji rodzinnych. I to, co właśnie jest takie ciekawe, to ta przyjaźń młodych, która odbywała się w kontekście rodziców, osób starszych. Wydaje się, nie tylko znakiem konwencji dobrego wychowania Chopina są poskrypta w listach do przyjaciół, przekazujące uszanowania dla ich rodziców, znajomych,
Fryderyk pisze, mamę całej wnuszki rączki ode mnie, tak Janka Białobłockiego. Moi rodzice i rodzeństwo przesyłają uszanowanie i serdeczne życzenia polepszenia zdrowia i tak dalej, i tak dalej. No ustępy te w moim przekonaniu świadczą o tym, że rysem zasadniczym społecznych relacji młodego Chopina było współbrzmienie właśnie, koncyliarność, brak buntu czy nastawienia na konfrontację w jakiejkolwiek przestrzeni. I te rysy jego osobowości, podbudowane bardzo dobrym wychowaniem, były rzeczą u Chopina trwałą, która zwracała uwagę. I to, co też interesujące, można powiedzieć, przyjaźnie przetrwały również na czas emigracyjny, były trwałe i też wśród tych przyjaciół odnajdujemy sylwetki osób o bardzo ciekawych rodowodach, bardzo ciekawych od strony społecznej. Ja tylko tu Państwu wspomnę o jednym z nich, o Janie Matuszyńskim, który wywodził się z wielopokoleniowej rodziny, ale mieszczan wyznania ewangelickiego, którzy przybyli do Warszawy z Górnego Śląska. Ojciec przyjaciela Chopina był znanym lekarzem, dyrektorem szpitala ewangelickiego, sam Jan po ukończeniu liceum warszawskiego, a więc tego, do którego uczęszczał Chopin, studentem Wydziału Lekarskiego. Mieszkał nawet jakiś czas z kompozytorem w Paryżu, będąc jego potem najbliższym powiernikiem i osobistym lekarzem. W każdym razie to, co Państwu powiedziałam, to też świadczy o tym, że do Warszawy przebywało wiele osób obcego pochodzenia, którzy zasilali tą inteligencję właśnie mieszczańską. Chopin w listach Jasia Matuszyńskiego jest wyjątkowo wylewny, nazywa go najdroższym moim życiem. Nigdy mi tak ciebie nie zbywało, pisze na przykład, jak teraz. Nie mam komu się wylać, nie mam ciebie. Twoje jedno spojrzenie po każdym koncercie byłoby mi więcej, jak wszystkie pochwały gazeciarzów, Elsnerów, Kurpińskich i tak dalej. Listy ujawniają potrzeby takiego wspólnego gadania, bliskości, rozmowy, ale też myślę, że połączą ich pewien podobny status, podobny właśnie rodowy. Również miłość Chopina z czasów warszawskich, Konstancja Gładkowska, nie, chociaż miała oczywiście szlacheckie korzenie, ale tak naprawdę, proszę zwrócić uwagę, była śpiewaczką, była uczennicą ówczesnej klasy muzycznej, klasy śpiewaczej i nie budziło to oporu ani Chopina rodziców, ani jego otoczenia. Panna Gładkowska po prostu była, nie miała jakichś szczególnych koneksji. Jako taka była przyjmowana, moglibyśmy powiedzieć, przez najbliższych, przez otoczenie Chopina. Miłością kompozytora, więc też nie była panienka ze szlacheckiego dworku, ale wchodząca gwiazda śpiewacza. I ta jej artystyczna profesja nie wydawała się tutaj nikomu niczym, że tak powiem, niestosownie. I można zatem powiedzieć, że wiele wskazuje na to, że warszawskiemu Chopinowi właśnie bliższy był ten zdystansowany, powściągliwszy romantyzm i w sztuce, i w kulturze życia codziennego. Właśnie Biedermeier, który z romantyzmem łączył krąg podejmowanych tematów, ale dzielił sposób realizacji. Chciałam powiedzieć, że również tym Biedermeierem łączyłabym to, co tutaj symbolicznie przedstawiłam za pomocą perłowych spinek do gorsu należących do Fryderyka Chopina, ów styl jego ubierania się, zachowania, bardzo często kojarzony z dandyzmem. Ale tu, proszę Państwa, ja zawsze mam pewien kłopot. Mówi się o Chopinie, o Słowackim jako takich przedstawicielach polskiego dandyzmu. Chopin nie był, proszę Państwa, dandysem. Chopin był dżentelmenem. Chopin w swoim ubiorze zawsze stonowany, elegancki, który miał do wyboru przed każdym koncertem kilka fraków. To nie wynikało z jakiejś jego ekscentryczności, ale z tego, że wszystko musiało być świetnie dopasowane. Chopin zwracający uwagę na deseń, na odcień koloru tapet, ale również
sukni dla Georges-Saint, kiedy kupował dla niej materiał na sukni, zarzucił sobie, że była w stonowanym, eleganckim kolorze. To wszystko, proszę Państwa, są nawyki w dobrym tego słowa znaczeniu mieszczanina. Mieszczanina, który czuje się dżentelmenem, nie chce się wyróżniać z otoczenia, a jeżeli tak, to eleganckością, umiarem, owym mediocritas. Znakiem rozpoznawczym Chopina były rękawiczki białe, eleganckie, zawsze czyste. Chopin w czasach paryskich zawsze był świetnie ufryzowany. Dbał o swój wygląd zewnętrzny, lecz nie wydaje mi się, że to był ekscentryzm dandysa, tylko po prostu przywiązanie do pewnych manier, reguł wyniesionych z domu, być może troszkę podrasowanych w Paryżu, które było miastem mody. Tutaj mamy jeszcze przed Państwem złoty zegarek, który ofiarowany został Chopinowi przez słynną śpiewaczkę podczas jednego z jego koncertów. Te bibeloty, preciosa, moglibyśmy powiedzieć takie wręcz drobnomieszczańskie, rzeczywiście bliskie mu były, nie wiem, Chopin któregoś ze swoich przyjaciół wysyłał, aby kupił mu drapaczkę do włosów, koniecznie z jakąś rączką z kości słoniowej. Mnóstwo miał bibelotów, serwetek w swoich mieszkaniach, czyli takich wydawałoby się przedmiotów, których no, nie kojarzymy z dobrym gustem nawet, a jednak Chopin był do nich przywiązany. Ta kultura zatem mieszczańska, wydaje się, zdominowała jakoś, czy dalej moglibyśmy powiedzieć inaczej, zdominowała, czy dała podwaliny pod ten romantyzm Chopina. Jeszcze warto dodać, że bardzo bliscy tutaj jeszcze też chciałam Państwu pokazać tą modę męską, biedermajerowską, z którą się Chopin utożsamiał, ale jeszcze wcześniej tutaj gdzieś zniknęło nam slajd z dwoma bardzo ważnymi osobami dla Fryderyka Chopina. Józefem Esterem, notabene też pochodzenia niemieckiego, który się tutaj znaturalizował i później namawiał gęsto Chopina do tworzenia opery narodowej, Kazimierz Brodziński. Obaj byli dla Chopina ważni, obaj bywali w domu rodziców. Na lekcje, na wykłady Kazimierza Brodzińskiego z własnej nieprzymuszonej woli, na wykład o literaturze, Chopin chadzał. I wydaje się też dlatego, że Brodziński był rzecznikiem ładu i umiaru, które zawsze pociągały Chopina. Przypomniałam sobie taką anegdotę z listu, kiedy Chopin chodzi po ulicach Berlina, to w liście do rodziny z 1926 roku przy okazji rozważań towarzyskich, co mianowicie podkreśla w tym Berlinie. Zachwyca się porządkiem, czystością, doborem rzeczy, jaka się daje widzieć, jak pisał, niemal w każdym kąciku. I chyba w tym samym liście dodaje, nigdy nie chce być nie na swoim miejscu. I teraz zestawmy to z owym romantycznym buntem, agonem, niezgodą na rzeczywistość, na stan istnienia. Kazimierz Brodziński rzeczywiście forował wizję literatury idyllicznej, koncepcję takiej właśnie literatury stonowanej. Przyjaciel domu prezentował się jako przyjazny, chociaż w wielu ocenach ostry krytyk romantycznego szaleństwa, pielęgnujący zasady jeszcze wyniesione ze szkoły oświeconych filozofów. Wiara popatrzność, antropologia oparta na podporządkowaniu boskiej woli, umiarkowanie w działaniach politycznych budowały świat wartości Brodzińskiego, który oczywiście potem zachwiał się po wybuchu powstania listopadowego, ale wtedy, kiedy Chopin go słuchał, czy to w salonie rodziców, czy na wykładach, przesłaniem autora Wiesława był właśnie taki postulat egzystencjalnej harmonii w zgodzie z naturą i samym sobą. Podobnie zresztą o muzyce mówił Józef Elsner, który, jeśli chodzi właśnie o te koncepcje estetyczne, aksjologiczne, też był zwolennikiem takiego umiarkowanego romantyzmu. Wspomniany tu już właśnie nauczyciel młodego Chopina
swoich postulatach dotyczących kompozycji formowanych podczas wykładu historii muzyki, na którą przecież Chopin chodził, znajomość reguł łączył z potrzebą natchnienia i uczuć, ale właśnie przywiązywał ogromną wagę do reguł i formy utworu. I Elsner, podobnie jak właśnie Brodziński, byli zwolennikami tego obłaskowionego romantyzmu, wolnego od napięć rewolucyjnych, roszczeń, cierpiącego za to garściami z rodzinnych własności polskiej kultury. I to jest w podglebie, proszę Państwa, romantyzmu Chopina. Oczywiście trudno nie powiedzieć o tym Biedermeierowskim rysie warszawskiego romantyzmu i nie wspomnieć o muzyce, o sposobie uprawiania przez niego muzyki. To, co wydawałoby się, gdyby mnie ktoś, chociaż nie jestem muzykologiem, spytał o to, co takiego szczególnego, poza wieloma oczywiście innymi rzeczami, wniósł do muzyki Chopin, to również to, że stworzył pewien bardzo oryginalny sposób uprawiania muzyki salonowej kameralnej. Fortepian stał się właściwie instrumentem osobnym i niezależnym od innych instrumentów. Romantyzm Chopina, pisze Dorota Mackenzie, też wskazując na Biedermeierowskie pewne powinowactwo jego muzyki, romantyzm Chopina jest skupiony, niejako wyciszony, co odnieść można także do jego strategii koncertów publicznych i praktyki wykonawczej. Chopin zawsze preferował grę dla garstki wybranych, można powiedzieć intymną grę. Przedkładał zaciszę salonu nad salę koncertową, w której się męczył. I też wydaje się, że te właśnie warszawskie doświadczenia domu, gdzie muzykowanie w gronie najbliższych było elementem ważnym spędzania wolnego czasu, być może zaprojektowało taki sposób, takie preferencje do uprawiania muzyki Chopina. W zapowiedzi koncertu Chopina z niejakim przekąsem jedna z francuskich gazet pisała, że jest w Paryżu artysta, którego stanowisko jest zupełnie wyjątkowe. Wszyscy go znają, wszyscy podziwiają, a prawie nikt go nie słyszał. No tak, proszę Państwa, bo Chopin koncertował rzadko. Domowe muzykowanie, śpiewanie nawet przy akompaniamencie fortepianu były składnikiem rzeczywistości obyczajowej, w której dorastał Chopin i po prostu koncerty nie leżały w jego takiej uładzonej, spokojnej naturze. I te koncerty właściwie można powiedzieć później, do których jakoś go też przymuszano w cudzysłowie, no gdzieś było realizowane w przerwie życia codziennego, stanowiło odskocznię od komponowania, nauczania, dawania lekcji. Sądzę też, że właśnie z okresu warszawskiego pochodzące pierwsze pieśni, które też są znakiem takiego towarzyskiego komponowania, świadczą o pewnym też syndromie tego nawet muzycznego romantyzmu Chopina. Oczywiście Styl Brillant, o którym też moglibyśmy tutaj dużo i wiele mówić, to też znak tego, można by powiedzieć, romantyzmu mniej ekscentrycznego. W czasach warszawskich powstały też no, najznakomitsze utwory Chopina w tym stylu. Piotr Wierzbicki określa te lata warszawskie kompozytora. Ja to jeszcze tutaj Państwu zaproponuję jeszcze Sienierackiego obraz, który ostatnio uzyskał nowe życie. Piotr Wierzbicki określił ten właśnie warszawski czas, te lata kompozytora, czasem szczęśliwości, gdy komponowanie było znaczone stylem romantycznej idylii. Błyskotliwy, taki typowy dla romantycznych utworów styl kompozytorski, miał właśnie źródła styl Brillant w potrzebach nowych odbiorców muzyki, którym właśnie stało się to mieszczaństwo nie zawsze o wyrafinowanym wykształceniu muzycznym, aczkolwiek Chopin te kompozycje w tym stylu oczywiście podniósł do rangi arcydzieł, ale była to twórczość salonowa, przeznaczona właśnie dla
bardziej popularnej publiczności. Ten romantyzm jeszcze właśnie warszawski jest ciągle idylliczny, sentymentalny, rejestruje myśli i uczucia, jak mówił Wierzbicki, właśnie nieskażone sceptyczną refleksją. To jest jeszcze nienaganna dyscyplina, wszechobecny, dobry gust mozartowskiej symetrii, którą zresztą Chopin cenił zawsze. Zatem myślę, że w kontekście tego wszystkiego, co tutaj powiedziałam, może bardziej zrozumiałe będą te wszystkie zastrzeżenia muzykologów dotyczące romantyzmu chopinowskiego. Raz jeszcze przypomnijmy, romantyk jako klasyk, romantyk jako realista, romantyk, klasyk, modernista. Gdzieś być może właśnie to podglebie warszawskie, chopinowskie utrwaliło pewne cechy, choć przecież niezaprzeczalnie Chopin przecież jest romantykiem. Wnosi nową energię do muzyki, mimo tej pewnej prądowej nieoczywistości. Twórczość warszawska Chopina, którą tutaj troszeczkę Państwu zaprezentowałam, twórczość rozumiana bardzo szczególnie tutaj przeze mnie została, bo rozumiem ją nie tylko jako komponowanie, czy nawet pisanie listów, ale twórczość traktuję jako całą kulturę, którą Chopin współtworzy, w której wyrasta. To również mentalność, sposób bycia, wybory estetyczne, to, co Chopin czyta, co preferuje, co odrzuca. Na zakończenie powiem Państwu, że Chopin oczywiście czytał utwory romantyczne. Mamy znaki jeszcze czasów warszawskich, świadectwa lektury Mickiewicza. Natomiast nigdzie nie ma fascynacji ani Byronem, ani można by powiedzieć takim rozszalałym, zindywidualizowanym romantyzmem. Może też dlatego Chopin nigdy jakby nie komponuje, no poza wyjątkami, przedziwną, moglibyśmy powiedzieć, kompozycją chociażby do Krasińskiego słów, ale Chopin raczej kieruje się właśnie w stronę pieśni sielskich, tej takiej twórczości, która romantycznie, która jest mu bliższa, którą gdzieś też można łączyć z tą fascynacją folklorem. Biedermeier zatem, myślę, że znaczył, ten udomowiony romantyzm znaczył początki twórczości i osobowości Chopina, która potem na pewno odbiła się na tym wielkim romantyzmie, już znaczonym chociażby etydą rewolucyjną, który znamy z okresu emigracyjnego. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i czekam na pytania. Dziękujemy Pani bardzo. W imieniu Pana profesora mówię, ponieważ wyłączył się i nie wiem, czy są to problemy techniczne. Być może. Już wchodzi, przepraszam. Tak. To ja się wyłączam. Ja może powiem jeszcze, że pytań nie ma. Było jedno pytanie od pani Krystyny Domino o kilka słów o Brodzińskich w kontekście edukacji młodzieńczej Chopina, ale potem to się pojawiło w pani wykładzie. Mm-hmm. Rozwijam to bardziej w książce, czyli tutaj nie bardzo miałam na to czas, ale Brodziński był bardzo ważny dla młodych. Miał też świetny sposób wykładania, on ich mocno przyciągał i właśnie wydaje się, że też przyciągał taką wizją literatury, która była otwarta na nowe, tak? Ale jednocześnie też tkwiła jeszcze w tym sentymentalizmie bliskim Chopinowi i jego przyjaciołom, przynajmniej niektórym, bo też trzeba pamiętać, że wśród przyjaciół i znajomych Chopina z okresu warszawskiego był na przykład Maurycy Mochnacki, prawda? Którego kojarzymy Belwedere późniejszy z takim romantyzmem bardziej radykalnym.
Jest jeszcze takie pytanie, pani Maria Frąckowiak pyta. Znamy kontakty Chopina z Norwidem, mniej natomiast wiemy o kontaktach z Mickiewiczem i Słowackim. Wiemy sporo o kontaktach z Mickiewiczem i Słowackim. Norwid właściwie może dlatego jest tutaj faworyzowany, ponieważ sam sporo pisał o Chopinie. Wydaje mi się, że w ogóle był pierwszym jakby kodyfikatorem estetyki Chopina. Natomiast Mickiewicz oczywiście był dużo pokoleniowo starszy, ale spotkali się w Paryżu i te relacje były bardzo, bardzo ciekawe. Z jednej strony oczywiście anegdotyczne, mianowicie Mickiewicz miał wielokrotnie zachęcać, jeżeli nie zmuszać Chopina do tego, aby napisał operę narodową, prawda? Nawet plotki emigracyjne głosiły, że miał do Mickiewicz napisać słowa do tej opery. Jak Państwo wiecie, no Chopin wolał konstrukcje, że tak powiem, muzyczne, kameralne i od elsnerowskich i mickiewiczowskich jakichś sugestii, żeby operę skomponował, uciekał. Natomiast między nimi były dobre stosunki bardzo. Chopin bywał w domu Mickiewicza. Również wspierał Chopin Mickiewicza, wprowadzając go na salony. Z tego, co dobrze pamiętam, chociażby zapoznał go z Eugeniuszem de la Croix. Chopin bardzo lubił, jak jego kompozycje grała żona Mickiewicza, Celina z domu Szymanowska. Jak Państwo wiedzą, żona Mickiewicza była córką wybitnej pianistki, też kompozytorki Marii Szymanowskiej, której kompozycje w czasach warszawskich oczywiście Chopin znał. I sama Celina miała też zdolności muzyczne i Chopin, no wiemy, że wysoko cenił odtwarzane przez niego utwory. Wiele jest plotek, niedomówień dotyczących ich relacji. Tak naprawdę zostało kilka listów. Piękne wspomnienia Maryli Goreckiej, czyli córki Mickiewicza z pobytu Chopina, z koncertu właśnie takiego kameralnego, kiedy ojciec siedział zasłuchany i właściwie świat dla niego nie istniał, kiedy Chopin grał. Wszystko to jest, moglibyśmy powiedzieć, do odtworzenia. Zapraszam też do lektury własnej książki. Podobnie rzecz właśnie ze Słowackim. Znaczy relacja z Słowackim była mniej, moglibyśmy powiedzieć, taka sympatyczna. Może też chodziło o wspólną miłość do Wodzińskiej, ale też jest dobrze opisana i też oczywiście można by tutaj oddzielne spotkanie zrobić na temat relacji Chopina z tymi poetami. A jak już jesteśmy... Prawda, że do słowackiego wiersza nigdy Chopin nie skomponował żadnego utworu do Mickiewicza, tak do Krasińskiego też. Natomiast chyba Słowackiego, moglibyśmy powiedzieć tak delikatnie, nie rozumiał jako poety. Panie Michale, czy mam jeszcze jakieś pytania? Już nie ma. Mhm. Ja miałbym w takim razie pytanie. Jakby pan był uprzejmy przełączyć jeszcze panią profesor. Tak, żebym widział panią profesor. Ja mam takie pytanie do pana, do pani profesor dotyczące, panie Michale, można jeszcze? Bo... Jesteście państwo oboje na ekranie. Ach, dobrze. Więc ja miałbym takie pytanie a propos właśnie Chopina Słowackiego. Jakie jest pani profesor zdanie, akurat przypadkiem wczoraj słuchałem jakiejś archiwalnej takiej audycji o Delfinie Potockiej. Czy to też miało jakąś przełożenie, ta osoba i ich relacje z nią na ich, jak to pani ujęła, niezbyt taki gładki stosunek relacji między sobą? No na pewno miała wpływ na stosunek między Chopinem a Krasińskim. I to jest prawda, bo Delfina Potocka była wielką miłością Krasińskiego. Była na pewno dozgonną przyjaciółką Chopina. Jak wiemy, jak Państwo wiedzą, Delfina Potocka śpiewała przy śmierci, prawda, ubezgłowie umierającego Chopina.
zażyczył sobie zresztą tego sam Chopin. Na pewno jest tak, że Krasiński mógł być zazdrosny o Delfinę Potocką, prawda, jeśli chodzi o Chopina. Natomiast nigdy nie było tak, żeby ta miłość, chyba tak mi się wydaje, to też było badane, w różny sposób opisywane, miłość Chopina, czy relacja między Chopinem a Delfiną wyrosła poza naprawdę bardzo bliską przyjaźń i fascynację Chopina przepiękną po prostu kobietą, muzą przecież nie tylko jednego czy dwóch romantyków. Do Sławackiego to oni się znali, czy nie z Delfiną? Znaczy oni się, nie, tam takiej relacji bliskiej nie było. Słowacki uciekał od emigracyjnego świata, no Krasiński właściwie też, prawda, bo on przecież nie spotykał Delfiny Potockiej na salonach w Paryżu, tylko w prywatnych, bardziej ustronnych miejscach. Natomiast to też bardzo ciekawe, że Krasiński w ogóle nie funkcjonuje w korespondencji Chopina. Jest odwrotnie, to znaczy jest sporo listów Krasińskiego, w których pojawia się Chopin, ale też jest tak, że ale też bardzo, bardzo nieznacznie. Zapewne spowodowane to było tym, że oni jednak obracali się w innych kręgach społecznych, towarzyskich, tak jeszcze już było w czasach warszawskich, bo na pewno poznaje się w czasach warszawskich Krasiński z Chopinem. Nawet podobno improwizował Krasiński w tym samym salonie, gdzie mały Frycek grał na fortepianie. Natomiast nigdy się nie przerodziło w jakąś taką trwalszą i żywszą relację. A podczas tych spotkań, bo wiadomo, że Słowacki również bywał, czyli w trójkę się spotykali, tak? Mickiewicz, Słowacki i Chopin, tak? Przynajmniej mamy takie świadectwa. Tak, oczywiście, no to w jakimś świecie emigracyjnym, prawda, paryskim. Natomiast no wiadomo, że nigdy też Słowacki nie miał bliską relację z Mickiewiczem. To też tutaj wymagałoby dopowiedzeń, bo jeżeli już mogę, to tutaj my bardzo mocno moglibyśmy, można tak powiedzieć, że historia literatury utrwaliła chyba nieadekwatnie agon między Mickiewiczem a Słowackim, agon osobisty. Tak naprawdę brak porozumienia między poetami i też takiej towarzyskiej niewspółobecności wynikał po pierwsze z tego, że jednak Mickiewicz był trochę pokoleniowo starszy, a po drugie też z tego, że wizja romantyzmu Słowackiego i Mickiewicza była zupełnie inna. Bardzo pięknie znaczy ją ta słynna formuła, że dla Mickiewicza poezja Słowackiego była kościołem bez Boga. Kościołem, a więc czymś pięknym, ale bez takiej idei, z którą się utożsamiał Mickiewicz, prawda? Także moglibyśmy powiedzieć, że po prostu jeżeli Mickiewicz nie mówi o Słowackim, nawet w wykładach paryskich przecież się nie zająknął poza jednym wypadkiem o twórczości autora Kurdiana, to nie wynikało to z jakiejś osobistej niechęci, ale po prostu z tego, że Mickiewicz nie do końca akceptował model literatury, poezji, którą forował Słowacki. Tak bym to nazwała, a stosunek Słowackiego do Chopina natomiast jest jeszcze bardziej skomplikowany. No nie bardzo tu mamy czas, żeby o tym mówić, ale w każdym razie, jak ich nazywali Rafael muzyki i Rafael poezji, jakoś się ze sobą specjalnie nie zetknę. No, podobno wielu znawców mówi, że po prostu Słowacki z racji tej różnicy wieku musiał mieć trudną relację z Mickiewiczem, ponieważ żeby, mając inną wizję właśnie twórczości romantycznej, w świecie, w którym już był Mickiewicz, w którym były jego utwory, wszedł nagle Słowacki. No nie nagle, ale wszedł Słowacki. W związku z tym, żeby zrobić sobie miejsce dla siebie oryginalne, tak jak na to zasługiwał jego osobowość, czego się domagała, musiał być w jakiejś tam kontrze, prawda? Natomiast Mickiewicz mógł mieć taki stosunek, zwłaszcza, że Mickiewicz był nieporównywalnie bardziej sławny za życia, prawda? To Słowacki to zastępstwo pod koniec i po śmierci. No to mógł mieć taki do niego stosunek właśnie starszego
Kurczę, ale... No ale wobec Krasińskiego, przepraszam, to wejdę sobie, panie profesorze, też przecież Krasiński też właściwie już wyrasta wtedy, kiedy ten Mickiewicz jest zadomowiony, jest właściwie, moglibyśmy być takim jednym twórcą polskiego romantyzmu, prawda? Natomiast to oczywiście wymagałoby jeszcze tutaj głębszych analiz, bo żeby uciec od takiej powierzchowności, powierzchownego agonu między poetami, na pewno jest tak, że Słowacki miał taką cechę, którą kiedyś, zdaje się, Łempicki nazwał bruszczowatością, prawda? To, że on się cały czas musiał obwijać wokół czyichś tekstów, tworząc własne, wybitne, oryginalne utwory. I ten Mickiewicz właściwie był takim poetą, wokół którego Słowacki cały czas jakoś się obracał, obrastał i potrzebował tego Mickiewicza po to, żeby sam tworzyć. Natomiast Krasiński na przykład nie miał tego kompleksu Mickiewicza, prawda? Mimo że też przecież był, mogliby powiedzieć współczesnym językiem, falem jego twórczości, przynajmniej w okresie młodzieńczym, i swój własny romantyzm kształtował na Mickiewiczu. To też świetnie widać u Chopina, że on też czyta ballady i romanse, czyli jego pojęcie romantyzmu też się kształtuje już na Mickiewiczu, prawda? Bo tutaj przecież Krasiński, Chopin był mniej więcej równolatkami. A może jeszcze zapytam, czy Chopin znał, jaki był jego stosunek do polskich romantyków, tych krajowych, do Lenartowicza, Ujejskiego, no Lenartowicz to może, no, do Lenartowicza trudno powiedzieć, że on w kraju, natomiast no do Ujejskiego, do całej plejady tych mniej znanych, tych polskich, pozostających w kraju romantyków. Czy on znał ich twórczość, czy do Paryża wtedy do niego, czy nie, czy już nie musiał się zupełnie. Czy pani w swoich badaniach też się tym zajmowała? Tak, znaczy zajmowałam się świadectwami lekturowymi Chopina, których nie ma specjalnie dużo. I te gusta Chopina literackie są trudne do odtworzenia. Nie jest natomiast tak, jak jeszcze przed wielu, wielu dziesiątkami lat pisał Bronisław Chlebowski, że etażerka z książkami była jedynie, prawda, w domu Chopina meblem ozdobnym. My musimy sobie zdawać sprawę, ja trochę okrężnie odpowiem na to pytanie, że Chopin wyrastał w środowisku po pierwsze literackim. Matka czytała literaturę, była oczywiście zwolenniczką no chociażby Franciszka Karpińskiego, to tego typu literatury. Ojciec był zwolennikiem klasyków. Korespondencja Chopina świadczy o tym, że on miał głęboko uwewnętrzniony i styl retoryczny i potrafił nawiązywać do twórczości różnych poetów. Natomiast mało pisał o własnych upodobaniach literackich. Wiemy, że na przykład dopominał się o jakieś utwory Witwickiego, dopominał się o poezję Zaleskiego, miał tworzyć do, komponował do Wincentego Pola wierszy. Natomiast nie ma żadnych świadectw korespondencji czy we wspomnieniach jego przyjaciół o innych romantykach tak zwanych krajowych, co nie znaczy, że ich nie czytał. Natomiast czasami czytał gdzieś wyrafinowane teksty, chociażby Krasińskiego, prawda? No wiadomo, że czytał Dziady i tłumaczył je Jorsau, która też pisała o dziadach jako o dramacie, wybitnym dramacie romantycznym. Natomiast niewiele tak rzeczywiście pisze o literaturze w swojej korespondencji. Także nie jesteśmy w stanie na podstawie tego, co mamy, odtworzyć dokładnie, co czytał, w jakich ilościach, jeśli chodzi o romantyzm krajowy. Jeszcze do jednego wątku chciałem, bo pani powiedziała, że Chopin pomagał Mickiewiczowi w Paryżu i że bywał, ale czy ja dobrze zapamiętałem, czy Chopin u Mickiewicz, właśnie, jak to było? On o Delacroix mówiłam, o Delacroix Jorsau, prawda? Oni się spotykali w salonach, chociażby właśnie Jorsau. Ja wiem, nie. Ale mówiła pani nas, no jakieś 10 minut temu o tym, że Chopin pomagał Mickiewiczowi, bo tak... Ale nie, tak? W znaczeniu towarzyskim. Znaczy po prostu trzeba pamiętać, że pozycja Chopina była bardzo wysoka wówczas już w świecie. Chopin był bardzo modnym kompozytorem, modnym nauczycielem. I po prostu wprowadzał też Mickiewicza na francuskie salony. No chociażby z tego dobrze pamiętam, a chyba tak, przez niego poznał, dzięki właśnie Chopinowi, Mickiewicz poznał Delacroix. Podsumowując, bardzo dziękując za ten wykład, ja myślę, że to właśnie był wspaniały pomysł, żeby panią profesor tutaj zaprosić
do napisania tej książki przez NIF, ponieważ tak sobie myślę, że jeżeli muzykolodzy badają, próbują odpowiedzieć na pytanie o romantyzm Chopina, to dla nich oni natury rzeczy mają inną perspektywę, ponieważ oni pracują na muzyce, tak? Na dziełach Chopina, które trudno by było zaprzeczyć, że one jednak, no już abstrahując od tego, jak były wtedy, ale myślę, że zarówno wtedy, jak i teraz są jakby uosobieniem romantyzmu. Natomiast jeżeli pani jako historyk literatury na to spogląda, to nie przypadkiem pani ogląd jest inny, ponieważ nie jest pani, nie patrzy pani na troszkę inaczej, na inne świadectwa, prawda? Ja myślę, że to stąd właśnie, więc stąd warte są te interdyscyplinarne badania, tak? Bardzo dobrze, że NIF to realizuje, bo również pan profesor Fabianowski wydał tam książkę o Norwidzie, także no bardzo dobrze, że one postępują, bo rzeczywiście muszę pogratulować panie profesorze, że tak dużo jeszcze można odkryć o Chopinie po tylu badaniach nad Chopinem. Także no rzeczywiście myślę, że było najbardziej interesujące ta odmienna perspektywa pani profesor, która zaowocowała tak ciekawą koncepcję udomowionego romantyzmu i też wywiedzenia tego właśnie z tego kontekstu, z którego się wywodził Chopin. Zresztą no też jest to zrozumiałe o tyle, ja sobie to tak tłumaczę, że już każdy wielki człowiek, tak samo jak Chopin, żyje w jakimś świecie i dopiero na bazie tego świata, z którego wyrasta, którego jest dzieckiem, tak, a w tym przypadku był dzieckiem klasycznego wychowania, zwłaszcza jako syn nauczyciela i Francuza, prawda, no dopiero później mógł wyrosnąć, tak, poza to jakby stając się, czy też kreśląc nowe perspektywy dla rozwoju zupełnie innej epoki. Przyszło mi do głowy, że można by też spojrzeć jeszcze bardziej przewrotnie, kiedyś postawić pytanie, zwłaszcza w roku 230-lecia urodzin Stanisława Gustaw Poniatowskiego, jeśli dobrze liczę, właśnie zapytać o na ile Stanisław August Poniatowski, to wszystko, co on uczynił w dziedzinie kultury, było tym światem, z którego wyrastali nie tylko tym światem, który nie upadł razem z Rzeczpospolitą, tylko był zasiewem tego, co pani profesor mówiła, właśnie zasiewem dla pokolenia Chopina, dla pokolenia tych geniuszy, bo przecież jak nam to pięknie tutaj wręcz wyartykułował na koniec koncertu pan Jerzy Zelnik, mówiąc, że to jest fenomen polskiego romantyzmu, to jest rzecz w skali światowej unikalna, ponieważ prawie w żadnej kulturze wówczas nie mieliśmy do czynienia z takim wykwitem tylu osobowości, tylu geniuszy, tak, takich wybitnych ludzi i ta siła duchowa płynąca, czy składająca się, wypływająca z tych talentów, no jest jeszcze te warunki historyczne spowodowały, że rzeczywiście fenomen romantyzmu polskiego jest nieporównywalny w zasadzie z żadnym innym i z siłą żadnego innego zjawiska w ówczesnej Europie czy świecie. Można by też przewrotnie jeszcze bardziej zapytać kiedyś specjalistów o tym, no właśnie, pewnie bardziej od romantyzmu, tak? Na ile zaszczep, który zaszczał Stanisław August Poniatowski w dziedzinie kultury, później złożył się na to podłoże tej wybitnej epoki, która zupełnie jest inaczej kojarzona, bo przecież wychowani zostaliśmy na sporze klasyków z romantykami, tak, i na takim antagonistycznym sposobie ujmowania tych epok, no może przez naukę polskiego, prawda, bo tak się epokowo to zazwyczaj ujmuje. Nie wiem, co pani profesor sądzi. No to jest oczywiście pierwsza rzecz taka, no zapewne wizja literatury czy historii literatury jest też często motywowana ideologicznie.
no, cała koncepcja sinusoidy literatury, z którą już my się w szkole spotykali, prawda, na przemienności epok klasycznych, romantycznych z takim ostrym podziałem wewnątrz, jest bardzo uproszczoną wizją kultury. No, w kulturze nie dzieje się nic na zasadzie nagłego buntu, nagłej przemiany, prawda? Kultura ma raczej charakter ewolucyjny. I no, dzisiaj już bardzo wyraźnie mówimy o tym, jak romantycy terminowali w szkole klasyków. Mickiewicz, przecież chociażby Filomaci, tak, przecież hołdowali wartościom oświeceniowym. Mickiewicz też im hołdował, tylko że one stanowiły pewną podglebie, z której wyrastały nowe idee. Natomiast ja zawsze opowiadam w ramach anegdoty, że Mickiewicz najlepiej sobie radził finansowo wtedy, kiedy wykładał literatury klasyczne w Lozannie, prawda? Czyli musiał na tyle mieć Grekę i wszystkie tam łacinę, tak, uwewnętrznioną, że był w stanie uczyć innych, prawda, literatury greckiej i rzymskiej. W związku z powyższym ta tradycja była mu bardzo bliska, ale nie był szczęśliwy z tego powodu, że prawda, mówił, że tam pluje Greką, tak, czy władam Greką, pluje francuszczyzną, nie pamiętam tego cytatu, ale w każdym razie no, to było takie wykształcenie. To było pokolenie wykształcone na szkołach zreformowanych przez Komisję Edukacji Narodowej. Bardzo gruntownie, nie tylko Uniwersytet Wileński, Liceum Krzemienieckie. Swego czasu zajmowałam się troszkę tym, jak była uczona matematyka akurat w Liceum Krzemieńskim. To były wyjątkowo przecież świetne, nowoczesne szkoły i romantycy takie wykształcenie wynieśli. Pytanie, co by było, gdyby nie było rozbiorów, co by było, gdyby nie było powstania. Oczywiście ich talent też by się rozwijał. Zapewne Fryderyk Chopin dłużej by komponował w stylu Brillant. Ale prawda, nie wierzę w to, żeby nawet w innych warunkach politycznych czy historycznych nie był dalej genialnym, wybitnym artystą. Może tutaj spuentujmy ten bardzo... Jeszcze jedno pytanie jest, jeśli można. Tak. Pan Wacław Kondrakiewicz pyta w ramach relacji z Wincentym Polem o pieśni powstańcze, na przykład Panieneczko, Litwineczko. Czy Chopin jest autorem tej melodii? Z Wincentym Polem to jest duży problem. To jest duży problem, dlatego że Wincenty Pol wtedy, kiedy ja sobie będę się posiłkowała, bo nie pamiętam dokładnie daty, teraz to sobie przypomnę. Akurat dobrze się stało, że mam to przed oczyma. To jest bardzo ciekawa sprawa. Może rozpocznę od tego, że Wincenty Pol nigdy się z Chopinem nie spotkał. Czy w ogóle nie wiadomo, czy kiedykolwiek spotkał się Pol z kompozytorem. Nie ma żadnych świadectw ich wzajemnego kontaktu. Jest natomiast korespondencja Juliana Fontany, czyli wydawcy pieśni Chopina z rodziną Wincentego Pola, w której właśnie Fontana opisuje przywiązanie Chopina do wierszy, do pieśni Janusza. Te wiersze były opublikowane, z tego dobrze pamiętam, z Aleksandra Jałowickiego na emigracji w Paryżu. Chopin z pewnością je czytał. I rzeczywiście natomiast miał Pol duży dystans do komponowania, znaczy nie chciał traktować swoich utworów jako podstawę do kompozycji muzycznych Chopina, do piosenek, tak? I no, kiedy Fontana już po śmierci Chopina chciał jakoś porządkować te kwestie właśnie z Wincentem Polem, to Pol do tego był bardzo zdystansowany. Natomiast Fontana mówi, że wiele kompozycji muzycznych, pieśniowych Chopina do wierszy Pola powstało, natomiast niewiele oczywiście zostało. No przede wszystkim wiersz Leci liść z drzewa, prawda? Na pewno, no prawdopodobnie mam taką tezę, że Pol z dużym dystansem podchodził bez entuzjazmu do roli tekściarza, wielkiego kompozytora i dlatego też nawet nie zależało mu, żeby te kompozycje ocalić. Natomiast Leci liść z drzewa, to jest taka pieśń, która na pewno wiemy, że powstała do słów Wincentego Pola.
Na ile jeszcze, można powiedzieć, ją obłaskawiał, na ile ją jeszcze poprawiał, korygował Fontana, to też pozostaje tajemnicą. Wówczas też inny miano stosunek do rękopisu i do poprawiania dzieła po kompozytorze. Dziękujemy bardzo. Ja od razu może powiem tytułem już zapowiedzi, że o pieśniach Chopina powiemy osobno. Może nawet uda nam się zrobić to z udziałem publiczności, ale tutaj online również z panią profesor Łobos z Wrocławia. Natomiast do Mickiewicza też będziemy w moich planach najbliższych jeszcze w kwietniu wracać, bo chciałbym poświęcić spotkanie całe jedno panu Tadeuszowi. Natomiast za tydzień już, jeszcze przed świętami, 12 kwietnia, chciałem państwa zaprosić na spotkanie dawno już niewidzianym tutaj w naszych projektach panem Tomaszem Kubą-Kozłowskim, który poruszy tematy aktualne, ale jednocześnie muzealne i zabierze nas do polskich śladów w Kijowie. To będzie za tydzień dokładnie 12 kwietnia, wprawdzie nie jest projektu romantycznego, tylko muzealnego, ale zapowiadam i państwa wszystkich serdecznie zapraszam już na to spotkanie, a póki co zmrok zapada, co widać i w Warszawie, i w Poznaniu. W związku z tym bardzo serdecznie pani profesor, można by pani profesor słuchać, więc jeszcze na pewno będziemy wracać do zaproszeń, bo tutaj te relacje można by jeszcze poświęcić osobne spotkania, tak, relacją Chopin słowacki, Chopin Mickiewicz, tak dalej, to jest bardzo rzecz mnie bardzo przynajmniej i chyba nie tylko mnie zajmująca, bo tutaj jeszcze bardzo wiele można odkryć, nie mówiąc o tym, że można jeszcze spotkania poświęcić samym listom Chopin. Tak? O tak, tak, do tego bardzo zachęcam, bo jest to wielkie moje odkrycie. No więc właśnie. Także może do listów Chopina wrócimy w osobnej jeszcze pani prezentacji. No a tymczasem bardzo serdecznie pani profesor chciałem podziękować panu profesorowi Fabianowskiemu za inspirację do zaproszenia pani profesor, bo on właśnie wskazał mi tą książkę i panią profesor polecił, także tutaj ukłony również panu Michałowi zespołowi Blok Pressu za prowadzenie spotkania. No i przypomnę, że było to spotkanie w ramach projektu Stulecie Polskiego Romantyzmu z Funduszy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, z Edukacji Kulturalnej. I tutaj jeszcze będziemy do końca roku wiele wydarzeń w różnych miastach, ale również online kontynuować nasze spotkania. A póki co bardzo serdecznie państwu, którzy dosyć licznie, bo było nas maksymalnie 49, słuchacze jak zwykle odpowiedzieli na moje zaproszenia i nie tylko moje do wysłuchania, także bardzo się cieszę i zachęcam dalej do wchodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego nadchodzące święta. Dobranoc z Warszawy Chopinowskiej. Dobranoc. Dobranoc.